Cześć, cześć, cześć. Kolejna środa, kolejny vlog Dagmowy. Tym razem porozmawiamy o... Dobra, Maurycy. Cześć wszystkim, mam na imię Asia i zajmuję się audytami. Maurycego już znacie, także jak widzieliście, wyrzuciłam go z dzisiejszego odcinka, ale przechodząc do meritum. Pewnie w poprzednich vlogach słyszeliście już pojęcie audytu bezpieczeństwa IT, ale tak naprawdę czym zajmuje się audyt, jak się go wykonuje i po co go się wykonuje? Tak w telegraficznym skrócie, audyt bezpieczeństwa IT jest to pula działań, które mają na celu sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa w danej organizacji. Możemy wykonywać różnego rodzaju audyty, między innymi zajmujemy się przeprowadzaniem testów infrastruktury sieciowej. W jaki sposób je wykonujemy? Są różne metody, często wykorzystujemy metodę black box, która najbardziej będzie nam symulowała atak cyberprzestępcy na infrastrukturę sieciową danej organizacji. Dlaczego? Ponieważ nasz pentester w tym przypadku nie ma praktycznie żadnych informacji na temat sieci danej firmy. Wykonujemy również testy penetracyjne z wykorzystaniem metody Graybox. W tym przypadku symulujemy atak, gdzie cyberprzestępca pozyskał pewne dane z wewnątrz firmy. A w jaki sposób tego dokonał? No tego dowiecie się w dalszej części odcinka. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa organizacji, przeprowadzamy wszelakie audyty, między innymi, tak jak już wcześniej wspominałam, testy penetracyjne infrastruktury sieciowej, ale również testy penetracyjne aplikacji webowych. Do tego dochodzą testy socjotechniczne, testy zgodności z ISO 27001 i wszelkie inne testy, które mają na celu sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa w danej organizacji. A co możemy znaleźć w trakcie takich testów? No bardzo często spotykamy się na przykład z nieaktualnymi wersjami oprogramowania, z pozostawionymi hasłami domyślnymi typu admin1, albo na przykład brak zabezpieczenia przed atakami z wewnątrz firmy, brak polityki nadawania dostępów do sieci, czyli tak naprawdę każdy może zainstalować wszystko w sieci firmowej. Dobrze, w takim razie wiecie już po części, czym zajmują się audyty i w jaki sposób się je przeprowadza. I pewnie część z Was w trakcie pomyślała, że po co, skoro posiadacie antywirusy, które Was chronią. Dobrze, zgodzę się z Wami, jest to niezmiernie ważne, ale musicie sobie uświadomić jedną istotną rzecz, że nawet najlepszy program antywirusowy, który nie będzie odpowiednio skonfigurowany, nie jest wystarczającym zabezpieczeniem przed cyberatakami. Poza tym pozostaje nam kolejne niebezpieczeństwo, a mianowicie tak zwany czynnik ludzki. Dlaczego o tym wspominam? Na początku odcinka mówiłam, że zdradzę Wam, w jaki sposób cyberprzestępca może pozyskać dane z wewnątrz firmy. No i mamy odpowiedź, za pomocą socjotechniki. Niestety, ale większość incydentów bezpieczeństwa obecnie ma swój początek właśnie w błędzie ludzkim, bądź też w niewiedzy danego człowieka. Na czym to polega? Cyberprzestępca, jak również nasz pentester, który przeprowadza takie testy socjotechniczne, musi w tym przypadku wykazać się naprawdę dobrymi umiejętnościami aktorskimi, ponieważ wcieli się w rolę przykładowo potencjalnego pracownika firmy, który przychodzi do firmy z prywatnym pendrive'em i prosi Was o wydrukowanie swojego CV. Kochani, kto by nie pomógł sympatycznemu koledze, który na dodatek za niedługo będzie z nami pracował, no pewnie każdy by pomógł. A w tym momencie już mamy niestety, ale pierwsze niebezpieczeństwo. Dlaczego? Ponieważ właśnie w ten sposób cyberprzestępca może uzyskać nieautoryzowany dostęp do sieci firmowej, a my ten dostęp daliśmy mu tak jakby na tacy.
Tutaj ta metoda, którą przedstawiłam, była to reguła sympatii. Wykorzystujemy wiele innych sposobów, tak samo jak korzystają z nich cyberprzestępcy. Dobrze, kochani, wiecie już co nieco o audytach bezpieczeństwa IT. Jeśli chcielibyście bardziej zagłębić się w ten temat, dajcie nam znać w komentarzach. Do następnego!